W każdym razie wygląda to w ten sposób, że na Morzu Śródziemnym przewagę mieli ta strona przeciwników Niemiec, bo tam tylko Włosi, nie? I sojusznicy Niemiec mieli... Nie, to jest troszkę złożone. Bardziej skomplikowane jest. Znaczy tak, może Brytyjczycy tak. Trzymali ich za jaja, ale to włoska flota miała przewagę początkowo zwłaszcza, a mówię tutaj przede wszystkim początkowo, z tego względu, że była silniejsza, była na swoim akswenie, oni byli doskonale przygotowani do wojny na Morzu Śródziemnym, z pewnymi wyjątkami. Ale teraz tak, jest początek wojny morskiej. Są dwa wydarzenia, które praktycznie na starcie stawiają wokół w bardzo ciężkiej sytuacji. Pierwsze to jest to, że Duczy nie ściągnął swojej floty handlowej w momencie wchodzenia wojny. I co się okazało? Zostało mu około 30% okrętów z marynarki handlowej. Znaczy nie okrętów, statków. Racja. Tak. I tutaj wyszło do tej sytuacji nagle, że po prostu tracimy flotę handlową, większość floty handlowej, no i trzeba przesyłać cały transport, zaopatrzenie, paliwo i ludzi, tak? Na drugą stronę Morza Śródziemnego. Traciliśmy 2/3 floty. No to teraz mamy fajnie pod górkę, tak? Bo bez tego, nie oszukujmy się, bez tego Włosi mieliby znacznie mniejsze problemy z przerzucaniem tego sprzętu. A tu nagle się okazało, że stocznie muszą teraz praktycznie produkować w olbrzymich ilościach okręty, czego nie były w stanie za bardzo robić. A jednocześnie też flota brytyjska od samego początku bardzo konsekwentnie zaczęła polować na konwoje włoskie. Tak. I tym bardziej, że właśnie była ta Malta, która była jak taki dosłownie, nie wiem, no chyba to nawet nie chcę nazwać, chyba tak jak to właśnie powiedział chyba swego czasu Duce, że to było dosłownie, tłumacząc wolno, to był rzut na dupie. I to dosłownie tak Brytyjczycy z tego korzystali, jak tylko mogli. To był taki cień, który się wbijał mocno w cały plan konwojowy floty włoskiej. A tak, tutaj trzeba dodać jeszcze, że Włosi ponosi dosyć poważne straty we frakcie, a właśnie, co robiła ta wielka liczebna flota włoska? A cóż, początki nie za dobrze jej wychodziły. Znaczy ja bym zaczął w ogóle od pewnej operacji, którą przeprowadzili Brytyjczycy bardzo świadomie, czyli ataku na Tarent w roku 1940. Oj tak, to jest po prostu wydarzenie majsterskie. Prześmieszna sytuacja. Znaczy powiedzmy tak, wszyscy znacie historię Pearl Harbor. Że był port, że Amerykanie czuli się pewnie, że ich tam nikt nie zaatakuje, bo woda jest za płytka, tak, akwen jest za płytki, więc torpedy nie mogą wrzucić. Tak, w ogóle za daleko i tak dalej, więc tak. Brytyjczycy odstawili dokładnie pewnie to samo w flocie włoskiej w Tarencie w roku 40 z jeszcze lepszym efektem. Znaczy, w ogóle, to może powiem tak, Brytyjczycy dokonali tego rajdu, w ogóle skąd Tarent? Otóż to była jedna z najważniejszych baz floty włoskiej. W momencie ataku, w listopadzie 1940 roku, znajdowały się tam główne siły Regia Marina. Brytyjczycy użyli wszystkiego, co mogli, co oznaczało w tym wypadku zaledwie jeden lotniskowiec i 20 samolotów bombowych typu Swordfish. Czyli samoloty, które mogły albo rzucać bomby i część była wyposażona w bomby, część wyposażona w torpedy. Tych samolotów było zaledwie 20, ale przy czym do ataku de facto bomby lub torpedy rzucić zdołał zaledwie tam coś koło 15. Słuchajcie, zatopiony został jeden z pancerników, Conte di Cavour. Włosi nie byli w stanie wyremontować go do końca wojny. Najnowszy, wspaniały, niesamowity włoski pancernik Littorio dostał torpedę tak, że został ciężko uszkodzony i na parę miesięcy został wyłączony z walki. Oprócz tego jeszcze kilka jednostek odniosło pomniejsze uszkodzenia, w tym m.in. dwa ciężkie krążowniki i jeszcze jeden pancernik oprócz tego, ale pomniejsze uszkodzenia. W każdym razie, słuchajcie, atak na Tarent po prostu ośmieszył flotę włoską, był dosyć ciężkim ciosem dla włoskiego morale, no i troszeczkę zmienił dysproporcję sił. Przede wszystkim unieruchomił, tu jak wspomniałeś, te ciężkie okręty, najcięższe jednostki, tak, które mogły dosłownie, nie wiem, 2 tygodnie później być przygotowane jako flota uderzeniowa i po prostu roznieść jeszcze te niewielkie zgrupowane siły morskie znajdujące się na Morzu Śródziemnym Royal Navy. Była szansa użyć tej floty jeszcze na wczesnym etapie wojny, ale Brytyjczycy bardzo świadomie, bardzo szybko zareagowali i wyłączyli je z walki. Jest to zresztą bardzo podobne podejście do sytuacji, tak jak to mieliśmy wspominanie w zeszłym odcinku operacji Katapult, czyli zniszczenie bądź przejęcie okrętów francuskich, tak, które były po stronie Vichy. Tak po prostu, żeby jak najszybciej się pozbyć tego problemu z głowy. I to jest dokładnie ten sam działanie, zresztą to są wydarzenia bardzo bliskie siebie czasowo tak naprawdę.
bo naród na Tarent jest to właściwie ile, 2 miesiące później, 3 miesiące później, właściwie po operacji Katapult jakoś tak będzie chyba, nie? Tak. Także to jest ta pierwsza, jedno z pierwszych wydarzeń wojny i już w tym momencie flota włoska jest no, okaleczona dosyć poważnie i dopiero będzie lizać rany, tak? A mamy dopiero początek wojny. Tak. Dodajmy jeszcze tak trochę wybiegając w przyszłość, że atak na Tarent odbył się głośnym echem na całym świecie i między innymi Japończycy bardzo dużo uwagi poświęcili analizie tego ataku. Sukces Brytyjczyków w tym ataku to był jeden z powodów, dla których Japończycy generalnie zdecydowali się na Pearl Harbor. Znaczy po prostu atak na Tarent pokazał im, że właśnie taki zaskakujący atak na flotę zakotwiczoną w płytkim porcie może okazać się bardzo dużym sukcesem. Dokładnie. Ja mam takie pytanie jeszcze, bo teraz wspomniałeś o Japonii, ale Japończycy czy Stany Zjednoczone, żeby wpłynąć w Morze Śródziemne, muszą przecisnąć się przez ten przesmyk, czyli cieśnina, jak ona się nazywa? Gibraltarska. Gibraltarska. Tak. I to było proste, czy... Bo na mapie to jest 2 mm, nie? Czy jednak... W perspektywie patrzy, to też są 2 mm, bo to jest tak. Najwęższe miejsce, to jest ile? 3,5 km, 2 km jakoś nie, tak będzie. Nie, 12 km. Przepraszam, 12. Wiedziałem, ale to bez znaczenia. Generalnie chodzi o to, że tej cieśniny nie sforsujesz od tak, ponieważ masz Gibraltar z artylerią, ze wszystkim, więc no, nie przejdziesz tam bez strat. Dokładnie. Generalnie jak ci Japończycy... Tam wpływali. Nie, Japończycy tam nie wpływali. Japończycy przeanalizowali atak na Tarent. Po prostu wyglądał tak, że wiesz, że odpowiedni attaché do spraw wojskowych i tak dalej pojechał do Tarentu, rozmawiał z włoską admiralicją, wysłali tam jeszcze, wiesz, misję wojskową, że dokładnie przepatrzyć, dowiedzieć się co i jak. No i wszystkie wnioski zostały bardzo ładnie przesłane do Tokio z informacją. Dokładnie. No wiecie, bo tutaj, prawda, tak i tak. Tu jest jeszcze jedna warto wspomnieć rzecz, dlaczego w ogóle ta operacja była wykonywalna, a właśnie uważali, że nie jest. Wspomniałem, chodziło tutaj o to, że akwen portu był według nich za płytki, żeby można było zrzucić torpedy z samolotu. Wiecie o co chodzi, że jak zrzucamy dosyć ciężką rzecz, jaką jest torpeda, to jak się jest duża płcizna, zbyt płytko, to ta torpeda po prostu walnie w podłoże, walnie w dno i ugrzęźnie tam. I koniec, nie ma użytej broni. Natomiast Brytyjczycy wycwanili się w bardzo fajny sposób. Otóż z tyłu mamy takie stateczniki, tak, do każdej torpedy i oni dorzucili jeszcze taką drewnianą obudowę wydłużającą te stateczniki. Jak to działało? Dzięki tym statecznikom, tym drewnianym, torpeda znacznie szybciej wyrównywała poziom po zrzuceniu i mogła wyminąć to dno, czyli szybciej się wyrównywała i mogła już płynąć po prostu prosto. Te stateczniki oczywiście drewniane, one się rozpadały w momencie już wyrównania zaraz, bo to wiadomo, to była lekka prowizoryczna konstrukcja, ale natomiast torpeda mogła działać na takim właśnie spłuconym akwenie i dokładnie to samo działanie przeprowadzili Japończycy w Pearl Harbor. Mhm. Ten sam motyw. Dobra, to myślę, że teraz troszeczkę o działaniach morskich jako takich jeszcze. Mhm. Teraz filmik puszczam, to chyba jest związany z Maltą właśnie, z tym miejscem, gdzie mówiliście, że główny punkt, gdzie Brytyjczycy zdobyli, żeby można powiedzieć mieć przewagę na tym morzu, nie? Dokładnie, tak. Dokładnie. A idąc dalej, właśnie, jak wygląda Tarent sobie omówiliśmy, ale jak wyglądały starcia na morzu? Znaczy, głównie były to starcia sił lekkich, które wyglądały różnie, ponieważ włoskie okręty były dość nowoczesne, bardzo szybkie, bardzo zwrotne, więc nie było to tak... Więc to nie jest tak, że powiedzmy Brytyjczycy mieli zdecydowaną przewagę. Natomiast w praktyce, no to jednym z takich ważniejszych starć było starcie z końcówki marca 1941 roku, czyli bitwa pod Matapanem. Generalnie chodziło o to, że To było pierwsze takie poważne starcie pomiędzy istotnymi siłami floty włoskiej i floty brytyjskiej. Dokładnie. I najpierw, znaczy tak, najpierw w trakcie dnia starły się dwie floty po obu stronach, przede wszystkim floty pancerników. Brytyjczycy pierwsi uzyskali trafienie, HMS Warspite, znowu nasz bohater spod Narwiku, trafił włoski pancernik Giulio Cesare, uszkadzając go, z odległości ponad 20 km. I Włosi na wszelki wypadek wycofali się pod wpływem tego jednego trafienia.
ale w nocy lekkie siły Brytyjczyków, znaczy to było tak, że Brytyjczycy się wycofali, Włosi się wycofali, ale w nocy znowu tarły się siły lżejsze i bitwa skończyła się katastrofą dla Włochów, ponieważ stracili 3 ciężkie krążowniki, które zostały wyeliminowane po kolei, do tego stracili jeszcze 2 niszczyciele, a straty brytyjskie tak naprawdę zakończyły się tym, że mieli tylko parę lekkich uszkodzeń na okrętach. Także po prostu bitwa pod Matapanem to była kompletna porażka ze strony Włochów. Przede wszystkim to należy zwrócić uwagę, że Brytyjczycy bardzo zawzięcie walczyli w czasie walk o Morze Śródziemne, po prostu nie odpuszczali, natomiast zazwyczaj Włosi nie mieli żołądka, by przedłużać te walki i ryzykować utratę całej floty. Tutaj zdecydowanie po stronie brytyjskiej stała, że tak powiem, może nie morale, ale ta wola walki. Czy zawziętość, wola walki zdecydowanie tak. Włosi raczej, jeśli wiedzieli, że coś jest nie halo, woleli się wycofać, natomiast Brytyjczycy walczyli naprawdę zażarcie. Znaczy tutaj jeszcze warto podkreślić, że przede wszystkim jedna rzecz. Włosi w momencie utraty swoich okrętów już nie mieli szansy na ściągnięcie czy budowanie w czasie wojny kolejnych jednostek. Brytyjczycy mieli ten komfort, że mieli flotę na tyle dużą, że nawet jeśli stracili 3 pancerniki, to mogli w stanie ściągnąć z innych akwenów kolejne 3 jednostki. Dokładnie, tak. zwłaszcza, że Włosi nie zawsze wiedzieli, czy Brytyjczycy akurat będą w stanie coś ściągnąć, czy nie. To jest ta istotna sprawa. A niezależnie od tego, można powiedzieć tak, Brytyjczykom też sprzyjała ta zaciętość. To, że oni po prostu nie bali się ryzykować, często z dobrymi skutkami. Natomiast Włosi to tak różnie. No właściwie to też zależało po prostu od indywidualnego dowódcy, ale włoska admiralicja była bardzo ostrożna, zwłaszcza, że już w 1941 pojawił się jeszcze jeden problem, czyli powoli problemy z paliwem. Czyli już nie można aż tak bardzo szaleć, bo jednak trzeba pamiętać o tym, że wyjście floty w morze to dużo kosztuje, więc nie ma co szaleć. No generalnie Włochom brakowało po prostu takiego zacięcia, takiej naprawdę woli walki. Dokładnie. Ja mam pytanie jeszcze. Mhm, tak. Oczywiście. Bo kwestia II wojny światowej. Oczywiście życzymy ci zdrowia, Falati. Morze Śródziemnomorskie oraz Morze Bałtyckie. Jak widać, Brytyjczycy mogli walczyć skutecznie i tutaj. Francuzi również. Morze Bałtyckie bez żadnego problemu. Włosi tylko raczej chyba na Morzu Śródziemnomorskim. I teraz pytanie, które morze było ważniejsze w czasie II wojny światowej? Które walki na którym morzu znaczyły więcej? Jeśli chodzi o tak zwaną wielką strategię, to Morze Śródziemne. Tak, tutaj, bo było po prostu połączone to bezpośrednio z kampaniami dotyczącymi całej walki w regionie, tak? Czyli Afryka Północna, Włochy, Grecja. Tutaj to jest to tak zwane walki na miękkim podbrzuszu, bo pamiętajmy, że o ile front zachodni w roku 40 przestaje istnieć, bo upada Francja, potem mamy Jugosławię i Grecję, to nie można tak jak to swego czasu, na przykład sowiecka czy niemiecka propaganda twierdziły, że no tego czasu to wiadomo, państwa zachodnie to się nie liczyło, no nie walczyło, no tylko zbierało zapasy i tam coś tam próbowało uszczknąć, nie? Coś tam wkurzyć przeciwników. Nie. W tym okresie były bardzo duże i znaczące walki w Afryce Północnej. Tam walczyło w pewnym momencie łącznie po obu stronach ponad 3 miliony żołnierzy. Więc to jest naprawdę duży front. I tak jak się kończą walki we Francji, potem Grecja, to te same jednostki przerzucane są do Afryki Północnej i te walki, niejako ten front zachodni przeniósł się do Afryki Północnej. Tak można dosłownie to stwierdzić. Gdzie mamy i Niemców, i Włochów, i Brytyjczyków z ich dominiami, koloniami. Potem wchodzą jeszcze Amerykanie, wolni Francuzi. No ogólnie jest duży, naprawdę duży obszar wojenny. I tutaj właśnie w tym trzeba upatrywać Morze Śródziemne, że zawsze ono jest związane z tym, co się dzieje w Afryce Północnej, a potem z Włochami. To znaczenie słabnie dopiero tak naprawdę w Europie, w momencie, kiedy mamy inwazję, przygotowanie już takie poważne do inwazji we Francji, do Normandii w roku 1944. Ale do roku 1942 wojna na zachodzie toczy się na Morzu Śródziemnym i w Afryce Północnej. Tak. Znaczy dodajmy jeszcze tutaj, jeśli chodzi o porównanie ważności, Bałtyk też był bardzo ważny z uwagi na dostawy surowców ze Skandynawii, rudy żelaza dla Niemiec, tylko na Bałtyku sytuacja jest dużo prostsza, ponieważ po upadku Polski jedynym przeciwnikiem Kriegsmarine jest sowiecka flota bałtycka, która została zablokowana jeszcze w 1941, więc efekt był taki, że po prostu na Bałtyku przez długi czas nic się nie działo, ponieważ żaden przeciwnik nie był w stanie się tam wydostać i rzeczywiście walczyć na Bałtyku. To jest ta różnica. Dokładnie. Że Bałtyk został bardzo szybko zakorkowany przez oś,
Natomiast na terenie Morza Śródziemnego ta sztuczka się nie udała, między innymi z uwagi na obecność Malty. Dokładnie tak. No i przede wszystkim tutaj też kwestia to, że Brytyjczycy mieli możliwość przerzucenia sił nie tylko przez Suez, ale także Aleksandria dochodziła. Ogólnie duże zasługi przyniósł tutaj Egipt. Z tą możliwością, że Egipt, na południu od Egiptu mieliśmy już od razu cały wianuszek brytyjskich kolonii, które ciągnęły się aż do Afryki Południowej, więc zawsze można było rezerwowo przerzucić coś drogą lądową, tak? I dopiero w portach Aleksandrii to władować. Więc ogólnie no, Włosi byli w pułapce tak naprawdę, wojska osi były w pułapce, jeśli chodzi o Morze Śródziemne. I jedynie co mogli to ugrać, to na początku tej wojny. Potem to już były takie walki, na których potrzebowały naprawdę dużo szczęścia, by to rozegrać i wygrać to. No i przede wszystkim brak zawziętości marynarki włoskiej tu się niestety zemścił, bo ogólnie rzecz biorąc, Włosi, o ile odnosili co jakiś czas sukcesy, na przykład włoskie akręty podwodne odnosiły sukcesy, bo o ile flota brytyjska, zwłaszcza okręty podwodne i lotnictwo RAF zatapiały olbrzymie ilości konwojów włoskich, to Włosi nie byli dłużni i ostro polowali na konwoje brytyjskie. Tak, choćby tak zwany szlak śmierci, sukcesu. Czyli Gibraltar, Malta, Suez. Bo były te konwoje, które próbowały właśnie odbić, znaczy przerzucić jakieś zaopatrzenie do Malty, bo Malta była odcięta. I tutaj Włosi mieli swoje sukcesy włącznie z zatapianiami lotniskowców.